Witam Was serdecznie. Jak zawsze razem ze mną jest Ewa Woźnicka, fizjoterapeuta dziecięcy, mama trzech wspaniałych chłopców, blogerka i płocczanka. A dzisiaj temat, który zapowiadałyśmy, czyli wszystko, co chcecie wiedzieć, o co chciałybyście zapytać, a się boicie, o porodzie. Cześć Ewo. Cześć. Jak rodziłaś? Jak rodziłam? W bólach. Nie no, śmieję się trochę. Nie, śmieję się, bo to jest to, co każda z nas usłyszy od koleżanki, tak? I tak naprawdę jesteśmy w tym dobre, prześcigamy się, którą bardziej bolało, która dłużej rodziła, której było bardziej hardkorowo, a tak naprawdę nie do końca tak jest. Czyli ty rodziłaś naturalnie? Tak. Wszystkich trzech chłopaków rodziłam naturalnie. Czy wybierałaś znieczulenie? Nie wybierałam, ale w ostatnim porodzie rzeczywiście dostałam gaz i uważam, że to świetne rozwiązanie. Coś, co wycisza mnie troszkę, nie czuję tak bólu. I jest u nas na szpitalu na Winiarach i myślę, że warto z niego korzystać. Czy masz jakąś poradę, wiesz, jako mama, która już, jako mama, która trzy razy rodziła, czy masz jakiś trik, sposób, ja powiem o swoim, mam też jeden, który pozwala ci łatwiej przez ten poród przejść? Może to mąż na przykład? Mąż w ogóle był przy wszystkich porodach i sprawdzał się przy tym. Mój mąż jest, powiedzmy, trenerem personalnym, uprawia sztuki walki i naprawdę po prostu tak jak trener kibicował mi przy tym, to było takie śmieszne. Coś w rodzaju dajesz? Tak, tak. No ale Ewa, no nie wiesz jak to, no przecież ci mówią, dawaj, no tak jakbyś nurkowała, to było naprawdę bardzo śmieszne. Nie chciałaś mu powiedzieć dobra i stąd? Chciałam mu tak powiedzieć, ale no teraz z perspektywy czasu uważam, że jest to takie urocze i śmieszne. Bardzo sobie cenię to w ogóle, że był. Kto jest oprócz męża najbardziej potrzebny? Ja ostatnio odpowiadałam kilka razy na pytania swoich ciężarnych koleżanek, na przykład o to, jak ważna jest obecność lekarza prowadzącego podczas porodu. Fajnie, kiedy on jest, ale to nie lekarz pomaga kobiecie przy porodzie naturalnym najbardziej. Tak, zdecydowanie. Ja też to mówię wszystkim koleżankom. Po prostu osoby, które się o to pytają, po prostu nie wiedzą, tak? Nie rodziły jeszcze, nie wiedzą, może jeszcze tego po prostu nie doczytały. Przy kobiecie, przy porodzie fizjologicznym, naturalnym, jest położna. I te położne naprawdę są świetnymi kobietami. Uważam, że mają fajny zawód, że oprócz tego, że muszą mieć wiedzę, to po prostu potrafią, muszą podejść, umieć podejść do kobiety. Myślę, że dobra położna, czasem może dula, jest naprawdę niezbędna. Położna towarzyszy przez cały poród, wspiera, pomaga w różnych etapach tego porodu i potem jeszcze przy nas zostanie, prawda, po porodzie. Tak, jeżeli myślę o tym, ją poprosimy, tak, jeżeli ją znamy, to zostanie. Moja położna przychodziła do nas i po porodzie, co bardzo sobie cenię i jakby też dlatego ją polecałam dalej, bo przy pierwszym dziecku to jest naprawdę ważne, powiedzieć jak nosić, chociaż teraz mając większą wiedzę i będąc fizjoterapeutą dziecięcym, wiem, że nie zawsze to są do końca dobre rady. Jeśli założymy, dziewczyny, że macie w okolicach 30 lat, to wasze mamy znają historię lat 80. To, co wtedy mówiono o porodach, co się działo, oraz o karmieniu dzieci, to jest zupełnie inna historia i wszyscy się z tego wycofali. Więc kochane mamy, niech dają nam ciepło i obiady, a nie rady. Tak, tak. Zdecydowanie. Ale wspomniałaś o duli. Kto to jest dula? Dula to jest kobieta, która nie ma wykształcenia medycznego, która jest sama doświadczoną matką. Kiedyś w ogóle na akuszerki kobiety odbierające porody mówiło się taka mądrzejsza, mądra, doświadczona. Kimś takim jest dula, która, tak jak powiedziałam, nie ma wykształcenia medycznego, ale ona jest z tobą w trakcie ciąży, jest w trakcie połogu i może towarzyszyć ci przy porodzie. To tak naprawdę też w polskich realiach nie jest takie łatwe, bo często jest tak, że musi się wymieniać z mężem. No i nie jest to do końca komfortowe, ale tak jak jest to jakby coraz bardziej powszechne, w Warszawie jest tych dul dużo.
Ja po prostu uwielbiam ludzi, uwielbiam kobiety i chcę swoim doświadczeniem pomagać komuś. Czyli będziesz z taką kobietą w ciąży i potem będziesz jej towarzyszyć tak. podczas porodu i te następne chwile po nim. Tak, doula to też nie jest ktoś, kto coś narzuca, ktoś, kto coś załatwi za nas. To jest osoba po prostu mądrzejsza, bardziej doświadczona, która jeżeli masz jakiś problem, ona pokaże Ci kilka rozwiązań tego, ona Ci na nic jakby też nie może namówić, oczywiste to jest, tak? Nie może Ci na nic namówić, ale ona pokazuje Ci te wyjścia i jest z Tobą i wspiera Cię. I na pewno na razie jest to jeszcze trochę takie w myślach kobiet, że może niepotrzebny wydatek. Myślę, że to są dobrze, że to mogą być dobrze wydane pieniądze, bo ona Ci po prostu trochę tego spokoju daje, tak? Powiedzmy jeszcze o różnicy między porodem naturalnym a cesarskim cięciem. Ja mam też troje dzieci. Pierwsze dziecko urodziłam naturalnie, dwoje następnych nie z mojego wyboru. Urodziło się przy pomocy cesarskiego cięcia i ja, prawda jest taka, jestem przeciwnikiem cesarskiego cięcia. Czy widzisz jakiekolwiek plusy cesarskiego cięcia z wyboru? Ponieważ to jest ten problem. Nie mówimy wtedy, kiedy nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia, liczy się życie dziecka. Natomiast czy można słusznie na życzenie dokonać cesarki? No można, tak jak wszystko można, tylko czy jest to mądre? Czy będzie to służyło? To nie jest poród, to jest operacja. To jest trudne przeżycie. O tym lekarze zbyt łatwo jakby tak o tym opowiadają i no, zrobimy cięcie, tak? Będzie. Ale z tym się wiąże, tak jak sama mówiłaś, z tym się wiąże cewnik, z tym się wiąże czasem też myślę, że taka nieświadomość w ogóle tego, co się dzieje. Myślę, że to jest coraz rzadziej, tak? Bo trochę zmieniają się te znieczulenia. Ale mam koleżankę, która powiedziała, Ewa, ja dostałam to dziecko, ja byłam taka pijana, w ogóle nie wiedziałam, co się stało, to było okropne, ja nigdy więcej tego nie chcę przeżyć. I myślę, że dziewczyny, które się decydują na cesarkę tak po prostu, tak, na żądanie, powinny i takie opinie zbierać, tak, wokół koleżanek, że to naprawdę jest bardzo ciężka operacja. Ona też nie zawsze musi się dobrze zakończyć, tak, bo nigdy nie wiemy, czy macica będzie się dobrze obkurczała, a jest przecięta. Też często nie mówi się o tym, przede wszystkim, że zamykasz sobie drogę na resztę dzieci, tak, no bo mówi się, że także trzy chyba cesarki to jest maks. Czyli dziewczyny, ja chciałam tylko ze swojego doświadczenia powiedzieć tak. Każda z Was ma prawo do własnego wyboru. Jeśli się uprzecie i chcecie mieć cesarkę, to w dzisiejszych czasach nikt Wam nie stanie na drodze i po prostu ją będziecie miały. Warto jednak pamiętać o kilku aspektach. Po pierwsze, najpierw chcecie czy nie, włożą Wam cewnik. Znieczulenie jest podawane do kręgosłupa, czyli czeka Was zastrzyk w kręgosłup. Sama operacja to przecięcie mięśni poprzecznych. Wyjęcie dziecka, które dostaniecie tylko na sekundę, potem zostanie Wam odebrane, musicie zostać zszyte. Kolejne 12 godzin nie wolno się ruszać. Potem kolejne kilka dób to naprawdę jest ból. Znam dwie kobiety, które opowiadały mi o tym, że cesarka nie stanowiła dla nich dużego wyzwania i potem nie czuły bólu. Ja dochodzę do siebie prawie 2 tygodnie i jest to naprawdę duże wyzwanie. Także warto po prostu się nad tym spokojnie zastanowić. Ten brzuch, nie oszukujmy się też, naprawdę po cesarkach nigdy nie wraca do formy. Kilka praktycznych porad. Jak wybrać szpital? Jak wybrać położną, czy ja chyba uważam, że trzeba rozmawiać z koleżankami. Tak, zbierać opinie, jakby znać też swoje potrzeby, tak? Bo jeżeli jest się osobą taką bardziej uległą, to może potrzebujemy takiej trochę mocniejszej ręki, tak? Kogoś, kto nam nie zostawia za dużo wyboru. Może taką położną, która jest trochę bardziej dyrektywna. A może jestem taką osobą, że potrzebuję takiej mamy drugiej, tak? Kogoś, kto mnie trochę pogłaszcze. My już jak rodziłyśmy to, no nie wiem, jak ty miałaś, ja nie chciałam, żeby mnie ktoś głaskał. Byłam bardzo zła, jak mnie ktoś głaskał. Więc no, musimy trochę poznać swoje potrzeby, zbierać opinie, jakby no w Polsku nie mamy może jakby dużego wyboru w szpitalach, tak? Ja to, co teraz tak naprawdę niedawno odkryłam, że w Łomiankach, czyli tak naprawdę blisko nas, jest prywatny dom narodzin.
oczywiście wiąże się to z jakimiś pieniędzmi, ale myślę, że jeżeli kogoś stać, lub na przykład, nie wiem, tak jak na przykład w moim wypadku chodziłam do lekarza na NFZ, jakby robię sobie takie miejsce, zostawiam, że nie płaciłam za lekarza, więc może warto byłoby zapłacić za poród. I tak się... Czyli jeszcze są takie rozwiązania? Tak, są domy narodzin, to są miejsca, po prostu zwykłe jakby domki jednorodzinne, ale masz opiekę wyszkolonej położnej, na pewno, nie wiem do końca, czy jest cały czas lekarz, ale na pewno lekarz jest na telefonie i jest gotowy przyjechać w każdej chwili. No tak jak mówiłyśmy wcześniej, można rodzić z dulą, z kimś, kto nas wesprze. Nie ma tej dyscypliny szpitalnej, rozumiem, tak? Tak, nie ma tej dyscypliny. No, może zbierzmy wnioski. Tak. Nie zalecamy cesarki jednak, no, nie zalecamy. Albo po prostu jeżeli ktoś, niech szuka informacji, tak? Niech wie, jak ona rzeczywiście wygląda. Za to zalecamy znalezienie dobrej położnej i uważamy, że jest ważniejsza podczas porodu oczywiście, nie mówimy, że wcześniej, od lekarza. Zdecydowanie. Swoją drogę musicie odnaleźć, czyli placówka, w której chcecie rodzić, zależy od wielu spraw. Czy dziecko jest zupełnie zdrowe, jesteście tego pewne? Czy wy jesteście zdrowe? Czy będzie z wami mąż, czy nie? Czy ktoś będzie i czy potem będzie mógł ktoś przychodzić, na przykład w przypadku cesarki, codziennie przez kilka godzin być przy was w szpitalu, szczególnie jeśli zostawiacie w domu jeszcze jakieś dzieci, które też wymagają opieki. Wszystko to da się załatwić w Płocku albo w samych okolicach, prawda? Tak, ja mam jeszcze jeden punkt, który chciałabym dodać, że też jakby bądźmy elastyczne. Jeżeli nastawiamy się na poród naturalny, to wiedzmy, że to też nie zawsze musi się zdarzyć, tak? Że może czasem się skończyć cesarką, jakby zostawimy sobie ten margines, że no nie zawsze to przebiega tak, jak my chcemy, żebyśmy po prostu potem nie czuły się gorsze, tak? Nie czuły się, że nie dałyśmy rady. Tak się czasem dzieje, no. Można też po jakimś czasie w drugiej ciąży próbować rodzić naturalnie, to też się zdarza, tak? Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszamy na spotkanie z ekspertem. Mamy przyjęty schemat postępowania, tak, i z reguły pacjentki powinny trafiać, które są zakwalifikowane do porodu fizjologicznego, powinny do nas trafiać z przygotowanym planem porodu, w którym są ujęte zarówno preferencje i oczekiwania rodzącej co do porodu, tak, jak i również informacja dla nas, czy były jakieś w przebiegu ciąży jakieś nieprawidłowości, czy ze strony dziecka jakieś badania nieprawidłowe, na co by kazało nam tu zwrócić uwagę, tak? I z reguły takie pacjentki, które są zakwalifikowane do porodu fizjologicznego, jakieś tam nieprawidłowości nie mają, ale my swoją drogą jeszcze oprócz tego dalej przeprowadzamy wstępny wywiad, który jest dosyć długi. Muszą panie się uzbroić w cierpliwość i to, że my wypytujemy o wszystko, co już wcześniej powiedzmy mówiły lekarzowi prowadzącemu, no to nie wynika z naszej ciekawości, ale właśnie ze względu na to, żeby jak najbardziej poznać pacjentkę, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia i zaplanować nasz schemat postępowania. I mówimy pacjentce po kolei, według tego planu, co będziemy robić, ewentualnie co możemy zrobić, tak? Czy ewentualnie jaka może zajść potrzeba, jakie mogą być... chodzi o to, żeby wiedziała, co będziemy krok po kroku z nią robić i żeby się nie stresowała rzeczami, które nie powinny dodatkowo w jakiś sposób ich tu negatywnie ustawiać w stosunku do nas i do przebiegu porodu. Czyli zapis kardiotokograficzny, który nam tutaj weryfikuje, tak? Czy określamy dobrostan dziecka, tak? Czy prawidłowe tętno, czy jakieś są wątpliwości, nieprawidłowości. Oceniamy czynność skurczową, jak, co ile skurcze, jak silne ręka plus aparatura. I w sytuacji, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy wszystko przebiega prawidłowo, to wtedy wzywamy lekarza i
on tutaj już dalej przyjmuje dowodzenie. Natomiast w sytuacji, kiedy jest, tak jak mówię, są skurcze, prawidłowo wszystko się toczy, położna jest przez cały poród przy rodzącej. Każdą rodzącą trzeba traktować indywidualnie. Jeżeli lekarz prowadzący w końcu chce porodu w ostatnich tygodniach stwierdza położenie miednicowe u dziecka, szczególnie w ciąży pierwszej, no to mamy do czynienia z takim wskazaniem, które wymaga cięcia cesarskiego i można wtedy to zaplanować. Drugim, a właściwie pierwszym, jeśli chodzi o częstość tych wskazań, to jest przebyty wcześniej poród cięciem cesarskim. I powiedziałbym, że w tej chwili to się robi numer jeden, jeśli chodzi o wskazania do naszych kolejnych interwencji. Operujemy, mówię o cięciach cesarskich, nie tylko po trzecim, po czwartym. W literaturze opisywane są to już w ramach pewnych jak gdyby takich doświadczeń historycznych cięcia po kilku czy nawet więcej przebytych cięciach cesarskich. Także tu nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy, jeżeli ktoś może kontrolować sytuację w tym sensie zachodzenia w kolejną ciążę po dwóch, trzech czy po czterech cięciach cesarskich, no to musi mieć świadomość, że generuje sobie ewentualnie poważne powikłania przy każdym kolejnym cięciu cesarskim. W kolejnym odcinku powiemy o zasiłku macierzyńskim, ZUS-ie, a także o obowiązkach pracodawcy względem mam.